to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę blisko słońca sobie żyć. W tej drodze nie przeszkodzi mi nic. Spakowane torby na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam. Bo ja chciałbym być sławny. Na 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 na. Wyspa totalnej porażki. Co? Nie ma śniadania? O, nie martw się, brachu. Później dostaniecie mnóstwo jedzenia. I czego tak chichoczecie, kretyni? Gratulujemy wszystkim obozowiczom, którzy są z nami, ponieważ dotarliście już do półmetka konkursu. W ostatnim odcinku wszyscy będziecie jurorami. Mamy władzę! Tak! W przyszłym tygodniu z dwóch drużyn ukształtuje się jedna. Ale najpierw wszystkie dziewczyny przeniosą się do domku Susłów, a wszyscy chłopcy zostaną w domku Okoni. Wyzwanie w tym tygodniu jest stare jak sama historia. To wojna płci! Kiedy już wszyscy się ulokują, ogłoszę wyzwanie. I wówczas będziecie musieli trochę zjeść. Gotowi na dobre wieści? W tym tygodniu nikt nie odpadnie z gry. To taka nagroda. I to z tych dobrych. No już, czas się przenieść. Ruszajcie. Chad, twoje włosy wyglądają wspaniale, tak naturalnie. Dzięki, ja... A jak o nie dbasz? Musisz zdradzić mi swój sekret. O, no nic nadzwyczajnego. Uważaj na nią, to same kłopoty. Świetnie, było z tobą pracować. W drużynie, znaczy. Tak. Cieszę się, że poznaliśmy się tak bliżej w ogóle. Tak, ja też. Bo ja... Przepraszam cię bardzo, nie chciałam ci przerywać. Przed nami wielki dzień! Będę tęsknił. Hej, koleś, gdzie mam to położyć? Martwił mnie fakt, że będę jedyną nową dziewczyną w drużynie. Potem pomyślałam, że nie będzie aż tak źle. Nie chciałam myśleć stereotypowo, że niby chłopcy potrafią się dogadać, a dziewczyny są złośliwe. Nikt nie wyjdzie, póki nie dowiem się, kto zjadł moje ciasteczka. Ja zjadłam. I co z tego? Hej! Ani kroku dalej! Ja zjadłam i co z tego? To moje jedzenie! Nikt nie dotyka mojego jedzenia! Nieważne, pogódź się z tym! Masz nauczkę, bo wszędzie rozrzucasz swoje śmieci. Szczególnie to! Strasznie mnie tym wkurzasz. Tak, ja też bym się wkurzyła, gdybym nie miała czym potrząsać ani z przodu, ani z tyłu. Tak? A ty masz tak dużo tyłu, że do dżinsów powinnaś dostać ubijarkę do śmieci. O! Chcesz spróbować? O-o. Bridget, miło cię widzieć. No wejdź, wejdź. Witaj w naszym domku. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Wielką i dysfunkcyjną. Jeśli czegoś potrzebujesz, to wrzeszcz. Dzięki za niesamowite powitanie, Heather. Witaj w klubie! Będzie świetna zabawa! Jeśli tylko zrobisz to, czego Heather sobie zażyczy. Ała! Tak, lubimy sobie pożartować w naszym domku. Przygotowałam ci łóżko tuż obok mnie. Hej, to moje łóżko! Au! Żebyśmy mogły rozmawiać, dzielić się wszystkim i dobrze się poznać. Fajnie! Hej, dziękuję wam wszystkim. Nie mogę się doczekać, kiedy dobra, was poznam. Dobra, koniec tego gadania. Rozpakujmy się. Wspaniale! Założę się, że dogadujemy się lepiej od chłopaków. Pokaż, co potrafisz, bracie.
nieźle. Gość nadaje się na kapitana. Przemówienie! Przemówienie! Tak! Tak, o to właśnie chodzi! Wszystko zawdzięczam starszemu bratu, który pokazał mi, jak połknąć powietrze. Nie! Laski nie mają szans! Tak! Co moje, to i twoje. Lakier do paznokci, gumki do włosów, kolczyki. Bierz, co chcesz. Super! Dzięki, Heather, ale chyba wolę zachować naturalność. Jak mawia moja mama, kobieta zawsze może użyć czegoś, by podkreślić swoją urodę. A moja mama mawia, że nie ma nic za darmo. Uważaj na tę dziewczynę, Bridget. To nie twoja sprawa. Jesteśmy drużyną i będziemy mieszkać w tym samym domku, więc to jest nasza sprawa. Tak, jesteśmy drużyną. Powinnyśmy to wykorzystać, żeby lepiej poznać się nawzajem. Taką masz strategię? Dobra, bądź po ich stronie. To moja strona, a to twoja strona. Dobra, pewnie lepiej powinnam była to rozegrać, ale Leszona strasznie działa mi na nerwy. Tak, super. Naklejaj sobie tę taśmę, a jeśli ją przekroczysz, to skasuję cię jak nic. Rób co chcesz, możesz wybrać te dziwaczki. Ale zapamiętaj sobie, kiedy już to zrobisz, to nie będziesz mogła przejść na moją stronę. Zgadza się, Lindsay? Myślałam, że mamy być drużyną. Wiecie, zjednoczone, zwarte, solidarne lub takie tam. Budujmy mosty, a nie mury. Wybieraj! Właśnie wykopałaś sobie własny grób. Spróbujmy się jakoś dogadać, dobra? W przeciwnym razie chłopaki zetrą nas na miazgę, nie rozumiecie? Ciężka sprawa. Czas na dzisiejsze wyzwanie! A gdzie śniadanie? Przestańcie wreszcie! Powiemy im? Dzisiejsze wyzwanie to... posiłek obrzydliwości! Dostaniecie 9-daniowy posiłek! Każdy członek każdej drużyny musi zjeść każde danie! Nie będziecie wiedzieli, czy następne danie jest obrzydliwsze od poprzedniego? Mniej obrzydliwe? Czy równie obrzydliwe? Pewnie będzie po prostu... obrzydliwe! Powiedz im, co mogą wygrać, Chris! Zwycięska drużyna spędzi 2 dni w miejscowym 5-gwiazdkowym kurorcie, gdzie będzie rozpieszczana, karmiona wyśmienitym żarciem i dostanie antybiotyki na wszystko, co złapie, uczestnicząc w tym wyzwaniu. Przegrana drużyna odejdzie głodna i spędzi następne 2 dni tutaj, na wyspie totalnej porażki, z kucharzem. Zamierzamy wygrać to wyzwanie. Mam nadzieję, że wygramy, żeby obniżyć napięcie. Raz mogę spróbować wszystkiego. Z wyjątkiem mięsa. Nie mogę jeść mięsa. Wąchajcie, chłopcy. Bo czuję w powietrzu zapach zwycięstwa mojego i moich dziewczyn. Ja zjem wszystko. Nawet własne gadki, jeśli będę musiał. Będę musiał? Zacznijmy wyzwanie. Na początek przystawka. Ha, super, klopsiki. Dawaj mi je. Cóż, zasadniczo masz rację, Owen. Ale to specjalny rodzaj mięsa. To są bycze jądra po burgundzku. Jądra? Nie wiem, czy mogę zrobić coś takiego mojemu bydlęcemu bratu. To najtrudniejsza chwila dla każdego faceta. Gdy przyjrzałam się reakcji chłopców na widok tego, posiłku, wiedziałam, że wygramy tę rundę. O! Dobrze, przyprawia mnie to wszystko o mdłości, ale mam coraz większą ochotę na pedikir w tym kurorcie. Nagniotki są takie okropne. O co chodzi? Duzi chłopcy nie przełkną maleńkiego jąderka? No dalej,
Nie możemy pozwolić im wygrać. Stawką jest nasza męskość. Co ty wyprawiasz? Dlaczego nie jesz? Jestem wegetarianką. To wbrew moim zasadom. Sabotujesz drużynę, żeby zrobić mi na złość? Źle się z tym czułem. Musiałem jej pomóc. To przecież nic wielkiego. Czasami kastruje się byki, no wiesz, z przyczyn medycznych. To było takie słodkie z jego strony. Nie dam rady. Cóż, wygląda na to, że chłopcy przegrali tę rundę. Pierwsze starcie wygrały obozowiczki. Świetnie! Świetnie! Dzięki za wsparcie, Jeff. Co, pomagasz im, Palancie? Przez ciebie przegraliśmy rundę. Hej, to moja sprawa, z kim rozmawiam. Daj mi spokój, stary. Nie dajmy im wygrać. Dałeś ciała. Przestań. To DJ stworzył. Żartujesz sobie? Spotkaliśmy się tu po to, żeby się kłócić, czy żeby zjeść serię odrażających dań? Dobra. Spoko. Przepraszam. Zapomnijmy o tym. Nie mogę uwierzyć, że chłopcy tak szybko się pogodzili. Nawet ja chowam urazę przez dobrych 6 minut. Wyniki cząstkowe. 1 dla dziewczyn i 0 dla chłopaków. A teraz kolejne danie z cyklu Posiłki obrzydliwości. Lubicie pizzę? Mógłbym jeść pizzę o każdej porze i ze wszystkim. Ze wszystkim? A co powiesz na pizzę z żywymi konikami polnymi, pikantnym sosem z meduzy i ruchliwymi anchoa? Mógłbym jeść pizzę o każdej porze i ze wszystkim! A co powiesz na pizzę z żywymi konikami polnymi, pikantnym sosem z meduzy i ruchliwymi anchoa? Uj, nie cierpię anchoa! To jest po prostu obrzydliwe! Nie będę tego jadła! A właśnie, że zjesz! Nie zaprzepaszczę krytego podgrzewanego basenu tylko dlatego, że nie dasz rady zjeść kilku... koników polnych! Dobra, nie dam rady! Jeśli ja mogę strawić cenne klejnoty byka, to ty zjesz to! Świetnie! Mogę prosić o szczyptę parmezanu? Pychota! Twoja kolej! Dobra, jadłam kanapki z sałatką z tuńczyka, ale nigdy nie zdobyłam się na zjedzenie żywej ryby. Ale musiałam dla dobra drużyny. Dalej, Bridget! Dalej, Bridget! Brawo, dziewczynko! Łapska, wielkoludzie! Nie bierz dokładki, dopóki każdy z nas nie spróbuje. Nie ma mowy, nie zjem tego! To nie jest jedzenie! Lindsay, spróbujmy odrobinę medytacji, dobrze? Najpierw siadamy w pozycji lotosu. I o tym właśnie mówię. Drużyna, daj paluszki, mała. Mam słaby żołądek. Zaraz wracam. Kiedy byłem dzieckiem, rodzice trzymali mnie i zmuszali do jedzenia brokułów. Robili to dlatego, że brokuły są... zdrowe! Dam radę. DJ, musisz mnie przytrzymać, a Jeff włoży mi do ust kawałek pizzy. I bez względu na wrzaski albo błaganie, musisz wepchnąć mi ten kawałek. Ta, jasne, robi się. Nie, przestań! To był tylko żart! Żartowałem! Ostrzegam cię, mój tata jest prawnikiem! Mamusia? Nie było tak źle! Grałem przed kamerami, żeby podnieść oglądalność. Nie mam nic przeciwko jedzeniu jąder czy... pizzy z żywymi konikami polnymi z meduzami...
Ej, wiecie co? Nie dam rady. Mały konik polny to też żywe stworzenie i jak niby mam mu odgryźć głowę? Zwycięzcami tej rundy są... nasi chłopcy! Co? Byłem podekscytowany następnym daniem. Zrobiłem je z odpadków. Dobra, kto jest gotów na trzecie danie? Spaghetti! Cóż, tak naprawdę to robaki pokryte sosem z nagich ślimaków i kłaków kurzu. Nie, dłużej tego nie zniosę! Ja się tym zajmę. Dobra, dobra, nic mi nie jest. Uwielbiam spaghetti. Spaghetti jest dobre. Tak. Gdzie ja jestem? Już! I raz jeszcze zwyciężają chłopcy! No dalej, laski. Pokażmy im siłę dziewczyn. Bridget ma rację. Skopmy chłopakom tyłki. Tak, przecież cały czas to powtarzam. Musimy być drużyną. Jak sobie chcecie. Skupcie się wszyscy. Czas na danie numer 4. Dziewięciodaniowy posiłek nie może obyć się bez zupy. Nasza specjalność to... francuska zupa z odcisków ze startym naskórkiem. Pewnie musieli tego nazbierać w łazience kucharza. Nawet nie poczułam! Dziewczyny znowu wygrywają! Mamy rejs! 2-2! Wygramy! Myślę, że dziewczyny dokonały przełomu jako drużyna. Jeszcze tylko 5 dań! Smacznego! Nadal mamy remis. Ostatnie danie dzisiejszego wyzwania to... przepyszne kiełbaski z delfina! Hot dogi z delfina! Ale delfiny są naszymi przyjaciółmi! I na co czekasz? Jest już martwy! Jeśli tego nie zjesz, to przegramy! Nie, nie, nie mogę! Jestem surferką! Pływam z delfinami! Zjedz to! Nie, nie zrobię tego! Nie zmusisz mnie! Popieram, siostro! Nie zjem delfina. Tyrałem jak wół, żeby przyrządzić tego delfina. Zero wdzięczności. Dobra, dosyć. Musimy urządzić dogrywkę. Zwycięży osoba, która wypije najwięcej szklanek świeżego, pysznego, zmiksowanego koktajlu z karaluchów. To nieprawdopodobnie pożywny koktajl z 8 karaluchów. Jest bogaty w witaminy i utrzymuje organizm w równowadze. Na mój znak, gotowi, pijemy. Owen wygrywa! Leszauna, jesteś zupełnie do kitu! Coś się zbliża! Chłopcy dzisiaj zwyciężają!
A dziewczęta się rozdzielają. Utworzyły się dwie konkurencyjne kliki. Jak na razie. Jakie to szokujące rzeczy czekają na naszych obozowiczów w następnym tygodniu, kiedy to połączą się ze sobą? Oglądajcie nas na wyspie totalnej porażki! Udźwiękowienie wersji polskiej Studio Sonica, reżyseria Piotr Kowalski. Za chwilę sprawdzimy, jak długo zawodnicy wytrzymają na planie totalnej porażki. Cartoon Network. Skopa Łucio, Kożdorowa Furtak, Modest Ruciński, Klementyna Umer, Monika Ambroziak, Magdalena Sturzyńska, Joanna Pach, Joanna Górniak, Michał Głowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna Łaska.